ostatnich latach NBP odnotowuje wzrost wartości obiegu gotówkowego oraz wzmożony popyt na banknoty o wysokich nominałach. 10 lutego 2017 roku to data wprowadzenia banknotu do obiegu. Będzie on dostępny w kasach banków komercyjnych oraz w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Wprowadzenie banknotu 500 zł ułatwi więc rozliczenia gotówkowe oraz zmniejszy koszty obsługi pieniądza. To jest dosyć szybkie tempo. Zawdzięczamy je doskonałej współpracy pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a producentem polskich banknotów Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Banknot o nominale 500 zł jest o 4% większy od banknotu 200 zł. Na stronie przedniej banknotu znajduje się wizerunek władcy, po lewej stronie herb Janina, herb rodu Sobieskich, po prawej stronie szyszak husarski. Na odwrotnej stronie banknotu siedziba Jana III Sobieskiego, pałac w Wilanowie oraz orzeł rodziny Sobieskich. Ale banknot oprócz samego projektu to również zabezpieczenie. I o ile sam projekt jest historyczny, to zabezpieczenia są najnowocześniejsze na świecie. Pierwsze, które przyciąga wzrok, to oczywiście nitka, szeroka nitka okienkowa, która zmienia swój kolor od niebieskiego do zielonego. Kiedy banknotem lekko poruszamy, powstaje takie wrażenie ruchu przeplatających się wstęg. Podobny efekt można zobaczyć po prawej stronie od wizerunku władcy na szyszaku husarskim. On również zmienia swój kolor. Banknot o nominale 500 zł ma również zabezpieczenia, które znajdują się na wszystkich pozostałych banknotach zmodernizowanej serii. Jest to znak wodny w lewej części banknotu, przedstawiający wizerunek władcy oraz oznaczenie nominału. Po prawej stronie banknotu, w prawej górnej części, mamy zabezpieczenie recto verso. Jest to obustronny nadruk. Kiedy weźmiemy banknot pod światło, uzupełnia się on do jednego wizerunku, czyli do korony w owalu. Przed wprowadzeniem nowego banknotu do obiegu konieczne jest szkolenie pracowników banków, sektora rządowego, firm zajmujących się liczeniem i sortowaniem banknotów. Szkolenia przeprowadzane są bezpłatnie przez pracowników oddziałów okręgowych NBP. Bardzo ważne jest przygotowanie również wszystkich uczestników obrotu gotówkowego i urządzeń znajdujących się na rynku. Bankomatów, płatomatów, urządzeń liczących, urządzeń sortujących. W tym momencie uczymy maszynę nowego banknotu 500 zł. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć nowy wzorzec dla maszyn i gdy nowy banknot wejdzie do obiegu, maszyny będą przygotowane na obsługę nowego banknotu 500 zł. Nowe banknoty znajdą się w obiegu od lutego 2017 roku i do tego czasu wszystkie urządzenia powinny być dostosowane do ich przyjęcia. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek ich dostosowania leży po stronie uczestników rynku. Narodowy Bank Polski monitoruje przygotowania rynku. Jesteśmy przekonani, że już od 10 lutego 2017 roku banknot Jan III Sobieski będzie dostępny dla wszystkich Polaków.